Mój stan wojenny jest bardzo typowy dla mojego pokolenia. To pamiętam, że tego dnia byłem w Warszawie u mojej babci i z rodzeństwem czekaliśmy, jak wszystkie dzieci pewnie tego dnia, na teleranek. Kiedy teleranka nie było, zaczęliśmy się z rodzeństwem bawić w jakieś zabawy bardzo takie dynamiczne. W tym momencie babcia włączyła telewizor i okazało się, że z tego czarno-białego telewizora mówi Wojciech Jaruzelski. Myśmy się tym jako dzieci w ogóle nie przyjęli. Ja miałem wtedy 9 lat. Rodzeństwo było młodsze. Pamiętam, że się biliśmy, czy ścigaliśmy, czy coś takiego bardzo dynamicznego bawiliśmy i babcia nas cały czas uciszała, żeby móc usłyszeć, co mówi Jaruzelski. W końcu jak nas uciszyła, to była przerażona, a ja jako dziecko właśnie pamiętałem taką dysproporcję między swoim rozczarowaniem z braku teleranka i tym, że właściwie próbujemy to z rodzeństwem jakoś inaczej ten dzień sobie rozplanować. Babcia, która była przerażona. Pamiętam, że później jednak rodzina zdecydowała, czy moja mama z moją babcią zdecydowały, że pojedziemy do kościoła na Sadybie, do Bernardynów i pamiętam, że już w autobusie w kościele otoczyli nas ludzie, którzy zaczęli mówić, czym jest stan wojenny, że są czołgi na ulicach. Jakiś pan głośno perorował, że widział czołgi z radziecką gwiazdą i że to będzie wojna. Wtedy dopiero do nas dotarło, że rzeczywiście jest źle. Ledwo wróciliśmy do nas do domu i pod Warszawę i no, jak mówię, to jako do mnie, jako do dziecka nie docierało. To dopiero później, kiedy wybierałem się do Warszawy, to dopiero widziałem te czołgi na ulicach, na Puławskiej czy Marszałkowskiej. Pamiętam koksowniki, pamiętam właśnie te zaśnieżone, brudne wozy piechoty, czołgów nigdy nie widziałem. Pamiętam też, że w weekendy siostra siostrzeczna mojego ojca zabierała nas swoją syrenką do Warszawy, do kina. Pamiętam, że przyjeżdżaliśmy na Puławskiej, stała taka, żeby wjechać do Warszawy, trzeba było przyjechać takie rogatki wojskowe, wojskowi z automatami kontrolowali samochody i pamiętam, że dla nas atrakcją było zarówno chodzenie z ciocią do kina, jak i te kontrole. Dopiero po latach moja ciotka przyznała się, że brała nas, trójkę dzieci do kina właśnie dlatego, żeby żołnierze nie kontrolują, była taka zawsze legenda, że samochodów z dziećmi żołnierze nie kontrolują, przypuszczają, a jak mówię, dopiero po latach okazało się, że w tym samochodzie była wożona bibuła i myśmy tylko byli. Tak naprawdę się o to nie chodziło, o to, żebyśmy oglądali z nią to sobotę seansy, tylko żeby można było w miarę bezpiecznie przerzucić bibułę. Przyszli nocą w uśpiony dom, zabierali nas chyłkiem jak zbóje, drzwi zamknięte otwierało. Idą pan sry na bujek, drzwi zamknięte otwierało. Idą pan sry na bujek, a gdy opadł strach i gniew, stanął wybór, kopalnia strajkuje, choć staniała bardzo nasza krew. Idą, pan sry na bujek, choć staniała bardzo nasza krew.